Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś na tapecie znów deska do krojenia. Ostatnio zrobiłem kilka sztuk jadąc na targi. No i jak się zwykle okazało, znajomi jak zobaczyli, to teraz każdy chce taką deskę. Mam do zrobienia kilka takich deseczek. Wykorzystam do tego, już tutaj mam przygotowany materiał. Będą one jesionowe. Tutaj mam już poklejone elementy, ale takie dostałem, nie wiem co to jest za klej. Nie wiem, czy jest wodoodporny, nie wiem, czy jest do kontaktu z żywnością. Także porozcinam ten materiał z powrotem, jeszcze raz posklejamy, powycinamy deski. Zapraszam na film, oglądajcie. Thank you.
Ja swoje deski mam już gotowe. Jak widzicie, wcale niewiele trzeba, żeby deskę zrobić. Kawałek drewna, trochę kleju, trochę oleju, chwilka czasu, pomysł i można takie deski samemu zrobić, jak widzieliście, za pomocą podstawowych narzędzi, które większość z Was zapewne posiada u siebie. Także chcieć to móc. Ja swoje deseczki mam, idę sprawdzić, jak sprawują się w praktyce. A Was zapraszam na kolejny film, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania i zapraszam Was na forum kornikowo.pl. Wiecie już, co tam się dzieje, jest warto przyjść, można zasięgnąć opinii, można się doradzić fachowców, można porozmawiać, miło spędzić czas, bardzo fajna społeczność. Zapraszam Was na kornikowo, a ja się biorę za kolejne projekty. Trzymajcie się, cześć!